Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Często w domach, które pokazuję, pojawiają się stare meble i dodatki, które tworzą niezwykły klimat. Jednak nigdy w opisach filmów nie zostawiam do nich linków, ponieważ pozyskanie takich starych rzeczy nie jest takie proste. I dzisiaj zaprosiłam do odcinka specjalistę i opowie Wam o tym wszystkim Łukasz Barucha, youtuber z kanału Naczelny Sklepikarz i właściciel sklepu Szpeje. Cześć, mam na imię Łukasz i jestem naczelnym sklepikarzem w sklepie Szpeje. Szpeje to jest sklep na krakowskim Kazimierzu, w którym sprzedaję rzeczy vintage, które wcześniej upolowałem na giełdach staroci i w różnych dziwnych miejscach. Chciałem Wam powiedzieć i zachęcić Was do tego, żeby korzystać z tych rzeczy starych, z tych rzeczy używanych i żeby ich się nie bać. Powiem Wam, jakie są zalety posiadania czy kupowania takich rzeczy, bo jest ich naprawdę bardzo wiele i moim zdaniem warto. Nie tylko dlatego, że ja je sprzedaję, ale głównie dlatego, że możecie uatrakcyjnić swoje wnętrze w nietuzinkowy sposób. Te przedmioty są zwykle bardzo oryginalne, są rzadkie, coraz rzadsze, występują nieraz w pojedynczych egzemplarzach. No i dzięki takim rzeczom vintage możecie uzyskać prawdziwy efekt wow w swoich wnętrzach. Ja niejednokrotnie kupowałem takie rzeczy, że sam chwytałem się za głowę, jakie to jest dziwactwo. No i wyobraźcie sobie na przykład stary szyld z Wesołego Miasteczka jako element wystroju swojego mieszkania. Różne przedziwne, przefantazyjne lampy z lat 50., 60., 70., stare obrazy, które dla nas są czasem śmieszne, ale prawdziwe i autentyczne, na przykład monidła, czyli popularne takie ślubne portrety, o których nawet Jan Himilsbach napisał powieść sfilmowaną, też bardzo dobrze dopełniają wnętrza nowoczesne. No i tutaj właśnie jest kolejna rzecz, to znaczy ten mariaż wnętrz nowoczesnych i tego vintage'u naprawdę stanowi bombowe połączenie. Oprócz tej oryginalności, które te przedmioty za sobą niosą, jest też bardzo ważna kwestia, kwestia jakości. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie przedmioty na giełdach staroci, te meble, krzesła, stoły, fotele, one wytrzymały już 50, 60, 70 lat i są w dobrej kondycji. No i możemy zakładać, że wytrzymają jeszcze przynajmniej drugie tyle. To są rzeczy, które były wykonywane z bardzo dobrych materiałów, ze świetnych gatunków drewna i dzięki temu nawet jeżeli się starzeją i mają swoje wady, to wyglądają one szlachetnie. Na pewno zauważyliście, że kiedy kupujecie na przykład skórzaną kurtkę, no to ona z czasem się do Was dopasuje, a te wszystkie przetarcia, które się na niej robią, nadają jej tylko szlachetności i dodatkowego charakteru, są jej walorem. Tak samo jest z meblami vintage, właśnie robionymi z dobrych materiałów, z twardych gatunków drewna, meble skandynawskie z drewna tekowego. Kiedy nawet mamy na nich jakiś odprysk albo niewielką wadę, no to pokazuje, że ten mebel jest używany i to wnętrze nabiera jakiegoś niesamowitego ciepła przez to. Oczywiście nie mogą być one zdezelowane, nie mogą być one zniszczone czy z jakimiś mechanicznymi wadami. Wtedy trzeba oddać je do stolarza i tapicera i wszystko poprawić. Natomiast jakość tych przedmiotów naprawdę była dobra. Oczywiście trzeba uważać, bo w latach 70. i 80., szczególnie jeśli chodzi o polskie rzeczy, to ta jakość trochę spadła ze względów ekonomicznych i ze względów dostępności materiałów. Ale kiedy korzystamy już z zagranicznych rzeczy, których jest bardzo dużo, no to naprawdę zarówno projekt, jak i wykonanie często bywa znakomite, dużo lepsze niż to, które możemy znaleźć we współczesnych sklepach. Następną rzeczą, która świadczy za tymi przedmiotami vintage, jest po prostu cena. Jeśli mamy dużo cierpliwości i trochę umiejętności i zorientowania w tej branży, to możemy te przedmioty kupić naprawdę niedrogo. Wymaga to oczywiście wysiłku, czyli wstania wcześnie rano, pojechania na giełdę staroci, ale można też to zrobić sprzed biurka. Jeśli dobrze przegrzebiemy cały internet, to czai się tam bardzo dużo okazji, z których można skorzystać. No i odpowiednik tego designerskiego mebla, który byśmy chcieli kupić teraz od jakiegoś dealera, no kosztuje ułamek ceny, kosztuje połowę, 1/3, 1/4, natomiast ma to jeszcze tą dodatkową wartość, wartość sentymentalną, wartość jakościową, no i właśnie tą wartość tej oryginalności, który ten przedmiot za sobą niesie. Następną rzeczą, jeśli chodzi o przedmioty vintage, jest ich nie tylko cena, ale i wartość. Te przedmioty znakomicie się amortyzują. Jeśli kupujecie dobrej jakości, piękne rzeczy,
stare, wtedy możecie być praktycznie pewni, że ich wartość nie spadnie, że ich wartość będzie rosła w czasie. Także jeśli kupujecie na przykład fotel 366 Józefa Chierowskiego, klasyk polskiego wzornictwa, poddacie go renowacji, to możecie być w miarę pewni, że sprzedacie go za tą kwotę, za którą go kupiliście i odnowiliście. No i dzięki temu nie trzeba się bać tych zakupów, bo nawet jeżeli coś Wam się przestanie podobać albo pasować do wnętrza, to samemu lub z czyjąś pomocą można to łatwo upłynnić i kupić sobie coś nowego, najlepiej coś starego. Jeśli będziemy mieć dużo szczęścia, to trafimy na coś, co bardzo dobrze się zamortyzuje, no bo wśród tych rzeczy vintage trafiają się skarby, kupujemy je za 1/10, 1/100 ceny. Nie wiemy, co zdarzy się za 5-10 lat, ten rynek jest bardzo dynamiczny. Przykładem jest polska porcelana, która jeszcze 10 lat temu była kupowana na giełdach staroci po 20, 30, 40 zł. Mówię tu na przykład o tych słynnych figurkach ćmielowskich. No a teraz ceny, które osiąga, no to 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000 w zależności od konkretnego modelu. Także być może uda nam się też kupić coś, co będzie naprawdę całkiem solidnym antykiem, który będzie nadawał się dla kolekcjonerów. Kolejną rzeczą, dla której warto kupować rzeczy vintage, no to jest ten trend ekologiczny, te zachowania właśnie proplanetarne, bym powiedział. Rzeczy, jak pewnie zauważacie dookoła siebie, jest po prostu za dużo. Wszystkich rzeczy jest mnóstwo. Półki w sklepach, mimo sytuacji ekonomicznej, zawsze się uginają. Te rzeczy często są sprowadzane z Chin, wytwarzane w dosyć podejrzany sposób, jakościowo nietrwałe, ale przede wszystkim jest ich bardzo, ale to bardzo dużo. Więc odgrzebanie takiego mebla, czy kupienie sobie wazonu vintage, który był zaprojektowany w latach 50. czy 60., nie dość, że niesie ze sobą wszystkie pozytywy, o których powiedziałem wcześniej, no to jeszcze daje nam poczucie tego, że coś dobrego robimy, że po prostu nie marnujemy zasobów. Oczywiście mam świadomość, że to jest kropla w morzu i nie pokona się tym koncernów olejowych czy naftowych, natomiast no, warto takie zachowania implementować w swoje codzienne zachowania zakupowe, czy w ogóle codzienne nasze zachowania. Ostatnią rzeczą, którą chcę Was zachęcić do kupowania staroci, są emocje, które temu towarzyszą. Dlatego zajmuję się starociami, właśnie z tego powodu, że wzbudzają u mnie różne emocje. I to jest najpiękniejsze w tej branży, to jest najpiękniejsze w kupowaniu staroci. Jedną z tych emocji to jest taki sentyment i nostalgia. Ja jestem z takiego pokolenia analogowo-cyfrowego, pół życia spędziłem bez internetu. Wśród moich zabawek, pluszaków i rzeczy, które były w moim domu, pół życia to jest już takie bardziej cyfrowe, trochę bardziej bezduszne. No i wydaje mi się, że może ja trochę podświadomie próbuję sobie odrestaurować to moje dzieciństwo, czyli najpiękniejszy czas w życiu każdego człowieka, właśnie otaczając się takimi przedmiotami, które niosą ten ładunek emocjonalny, pozytywny, tą nostalgię, na widok których się uśmiecham. Ale też jeśli widzę piękną rzecz, rzadką rzecz, dziwną rzecz, nietypową rzecz, ona też wzbudza przeróżne emocje, które czasem próbuję ukryć na tej giełdzie staroci, żeby ten błysk w oku trochę przygasić, ale tak naprawdę nie warto to robić, bo trzeba się tym cieszyć. No i ta emocja poszukiwania skarbów. Tak naprawdę ja na tej giełdzie staroci zamieniam się trochę w takiego łowcę i poszukiwacza skarbów. Adrenalina rośnie, jestem w gazie. No i kiedy widzę coś, co bardzo chcę zdobyć, no to wtedy mój mózg działa na to odpowiednio i czuję taką lekką euforię. I to wszystko jest naprawdę świetne. Wiele zawodów tego nie ma, a mój zawód szperacza giełdowego właśnie takie coś ma i zachęcam, żebyście Wy również spróbowali, bo może chwycicie tego bakcyla. Żeby zdobyć te rzeczy vintage, żeby dotrzeć do tych staroci, trzeba włożyć to trochę wysiłku, trochę mniejszego, czasem trochę większego. I chciałbym Wam tutaj poradzić, jak to zrobić, nie będąc, powiedzmy, zawodowcem, tak jak ja mogę o sobie powiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, i ja też to zawsze robię, to dobrze i uważnie rozglądnąć się dookoła siebie, zobaczyć, czy coś takiego nie leży, zapomniane w zakamarku jakiejś kanciapy, albo w piwnicy, albo na strychu.
Następnym krokiem jest bliska rodzina, którą często odwiedzamy, która często dowiaduje się o naszych zainteresowaniach, wie, że interesują nas takie rzeczy, że próbujemy i chcemy je zdobywać i czasem nam sami proponują, a czasem warto rzucić okiem na kredens babci czy cioci i zobaczyć, w jakiej filiżance podaje nam herbatę i można, krótko mówiąc, coś takiego w elegancki sposób wysępić. Następną rzeczą to jest zdobywanie tych rzeczy przez internet. Trochę metoda bezduszna i taka, której nie lubię, natomiast może być bardzo skuteczna, bo jeżeli poświęcimy odpowiednio dużo uwagi po klikaniu po popularnych portalach, no to tam mogą czaić się perełki. Trzeba brać tylko pod uwagę, że takich szperaczy jak my jest bardzo dużo, więc trzeba mieć refleks i nie wolno się za długo zastanawiać. To jest ogólna zasada w branży vintage, jeśli chodzi o kupowanie przedmiotów, że trzeba mieć dobry refleks i nie należy się za długo zastanawiać, bo zaraz ten przedmiot może zniknąć. Ja wielokrotnie padłem ofiarą właśnie przeciągania tych zakupów. Czasem jedna, dwie minuty, czasem położenie przedmiotu na giełdzie staroci na ziemię już sprawia, że osoba za nami tylko czeka, żeby go podnieść i kupić. To jest taka ważna zasada, którą warto stosować na giełdzie staroci. Pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś trzyma przedmiot w ręce, to ten przedmiot jest święty i nie możemy się włączyć do negocjacji cenowych. Tak jak mówiłem, przeszukujemy internet i próbujemy w dynamiczny sposób reagować na to, co tam się dzieje. Najchętniej szukamy takich rzeczy nieoczywistymi metodami, to znaczy nie wpisujemy nazwisk projektantów, nie wpisujemy nazw fabryk, czy nie używamy w tych wyszukiwarkach specjalistycznej wiedzy, bo wtedy trafiamy na kogoś, kto bardzo dobrze wie, co sprzedaje. Próbujemy jakoś naokoło te wyniki wyszukiwania pobudzić. Jeśli ja na przykład szukam takiego bardzo popularnego zegara Predom Metron, który jest już w zasadzie okazem muzealnym, to ja w tej wyszukiwarce nie wpiszę Predom Metron model Z300 coś tam, tylko spróbuję to zrobić naokoło. Wpiszę zegar kula albo zegar PRL kula. On ma właśnie taką formę kuli i ktoś, kto być może nie wie o tym, że ten przedmiot jest właśnie taką perłą polskiego designu, w ten sposób będzie chciał go opisać. No i łatwiej trafić wtedy ten przedmiot w dobrej cenie. To jest taki sposób na pozyskanie tych rzeczy taniej. Tutaj trzeba dużo więcej wysiłku. Jeśli chcemy przedmiot pozyskać niedrogo i chcemy wzbudzić te emocje poszukiwacza skarbów, to wtedy powinniśmy udać się na giełdę staroci. Tam jest najfajniej, ta atmosfera placu targowego jest bardzo ujmująca i wciągająca i tam te rzeczy można kupić względnie niedrogo, chociaż z roku na rok te ceny rosną, no i nie są już to niestety te kwoty, które były 5 czy 10 lat temu. Na giełdę staroci udajemy się zwykle w weekendy, bo wtedy one się odbywają, w tygodniu raczej ich nie ma, od piątku do niedzieli. Ja na przykład, kiedy jadę na wakacje, czy to gdzieś w Polskę, czy za granicę, to pierwszą rzeczą, którą sprawdzam, to jakie giełdy staroci odbywają się, powiedzmy, do 30 czy 50 km od miejsca, w którym jestem i wtedy w ten weekend próbuję zapolować właśnie tam, gdzie aktualnie przebywam, ale też korzystam z wielu giełd, które stale odbywają się i na które jeżdżę regularnie, na przykład na bytomski jarmark staroci, na stadionie Szombierek, który tutaj w tej południowej części Polski jest największym targowiskiem właśnie. Serdecznie polecam. Ten jarmark odbywa się w piątki i w soboty, w pierwsze piątki i w pierwsze soboty, ale jeżeli chcecie znaleźć jarmark wokół siebie, to myślę, że pod tym filmem uda nam się umieścić taki link, w którym wszystkie giełdy staroci w całej Polsce są bardzo dobrze wyszczególnione, z miejscami, adresami i godzinami. No i tam możecie polować. Pamiętajcie, że im wcześniej, tym lepiej, jeśli chodzi o towar. Na giełdę staroci warto przyjechać wcześnie rano, nastawić ten budzik na nocną godzinę i pojechać na sam początek. W Polsce nie ma czegoś takiego jak początek giełdy staroci. Od kiedy handlarzom chce się handlować, od tej godziny handlują. Ja nierzadko byłem na tych giełdach o absurdalnych porach nocnych, gdzie jeszcze z latarką musiałem chodzić i szperać po pierwszych stoiskach. No pamiętajcie, że jest taka zasada, im wcześniej się pojawicie, tym macie więcej towaru, no ale ten towar będzie droższy. Prosta taka zasada ekonomiczna, że im tego towaru jest mniej, tym te ceny
będą bardziej wyprzedażowe. Czyli jeżeli pojawicie się na końcu giełdy staroci, to traficie na takich sprzedawców, którym nie będzie chciało się pakować na samochody, szczególnie tych ciężkich i wielkogabarytowych rzeczy, będą woleli je sprzedać taniej i jechać pustym samochodem, a jeżeli do tego poszczęści Wam się i będzie padał deszcz i wszyscy będą musieli się nagle zwijać, no to jeszcze lepsza sytuacja dla kupującego. Na giełdach staroci i na bazarach są rzeczy przeróżne i z mojego doświadczenia wynika, że tylko jakiś promil promila to są te przedmioty, które są w ogóle w kręgu mojego zainteresowania. Trzeba przekopać się przez niebotyczną liczbę rzeczy, każdy przedmiot gdzieś tam zahaczyć swoim okiem. Jest to trudne, wymaga cierpliwości, pewnych umiejętności, które się nabywa. No i jest dosyć męczące. Ja na takiej giełdzie staroci to nierzadko robię 10, 12, 13 km na piechotę, a i tak są lepsi ode mnie. Do tego trzeba doliczyć benzynę, dojazd, no i cały dzień jest wtedy z głowy. Natomiast jeśli chcecie mieć te przedmioty już wyselekcjonowane, te najlepsze z najlepszych, no to korzystacie jakby z następnego źródła sprzedaży, czyli wyspecjalizowanych sprzedawców i portali pośredniczących. W tej branży vintage mamy do czynienia z takim łańcuchem dostaw i każde ogniwo w tym łańcuchu narzuca swoją marżę, ale też daje właśnie tą korzyść dobrej selekcji. Na końcu tego łańcucha te przedmioty są odnowione, gotowe do wstawienia do domu, no a na początku zakurzone, zepsute, no i potrzebujące dużo uwagi. Pierwszym momentem jest ten, kiedy ten przedmiot jest w domu właściciela, który chce się go pozbyć, no i wtedy do akcji wkraczają tacy czyściciele piwnic, czyściciele mieszkań, firmy przeprowadzkowe, którzy kupują wszystko jak leci, biorą całe wyposażenie domu, no i jak sobie możecie wyobrazić, są tam rzeczy przeróżne i większość z nich jest po prostu niepotrzebna. Potem do akcji wkraczają handlarze, którzy chcą ten towar dalej upłynnić właśnie być może na giełdzie staroci. Robią pierwszą selekcję, kupują tych przedmiotów dużo, kupują je w bardzo dobrej cenie, także mogą też niezłą cenę nierzadko zaoferować. No i potem wkraczają do akcji tacy ludzie jak ja, czyli ludzie, którzy trochę przychodzą na gotowe, mają już te przedmioty wstępnie wyselekcjonowane, no i na tej giełdzie staroci, tak jak w sklepie zabawkowym, sobie wybieramy to, co nam pasuje, no ale my też musimy coś z tym zrobić, więc my tym przedmiotom już poświęcamy więcej uwagi, jeśli są zepsute, naprawiamy je, robimy im przyzwoite sesje zdjęciowe, wrzucamy je do internetu, prowadzimy jakiś marketing, często mamy swoje sklepy stacjonarne, niektórzy nawet z obsługą, mamy powierzchnie magazynowe i to jest ten moment, kiedy ten przedmiot już za chwilę trafi do tego ostatecznego odbiorcy, który będzie go używał we własnym domu. Także ja jestem takim przedostatnim ogniwem. Te rzeczy w takich butikach czy sklepach jak moje szpeje są wyselekcjonowane, dostępne w zasadzie do wstawienia do domu. Ceny są trochę wyższe, ale odchodzi wiele elementów. Zdobycie tego przedmiotu przede wszystkim, cała robota przy nim, no i wiele rzeczy, które niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli chcecie skorzystać z innych internetowych butików, no to są takie serwisy pośredniczące, które pomagają takim sprzedawcom jak ja pozbyć się tych rzeczy. Pozbyć się to złe słowo, po prostu je sprzedać. I z takich portali też można korzystać. Bardzo często można tam znaleźć rzeczy nieziemskie, rzeczy bardzo trudno dostępne, antyki wysokiej klasy. Chociaż ja osobiście skupiam się na tych przedmiotach codziennych, mimo że wielki design to sprawa bardzo poważna i piękna, to ja osobiście wolę taki demokratyczny design, czyli rzeczy dla ludzi, którzy mają normalne mieszkania, na które wzięli normalne kredyty. Na takie przedmioty mam apetyt, takie przedmioty chcę sprzedawać, które będą alternatywą dla tych wszystkich mebli i dodatków, które są w sieciowych czy popularnych sklepach do kupienia nowe. Kupowanie rzeczy vintage nieco różni się od kupowania przedmiotów w zwykłych sklepach. No na przykład po tygodniu nie przyjdziecie z reklamacją, ani nie będziecie mogli zwrócić tego przedmiotu, dlatego warto te rzeczy dosyć solidnie oglądać ze wszystkich stron, zwracać uwagę na ich stan, no bo
nie wszystkie rzeczy nadają się do zakupu. Niektóre rzeczy są trudno naprawialne, z niektórymi rzeczami tak naprawdę nie wiadomo, jak postąpić. Niektóre rzeczy są już nienaprawialne, bo nie ma części. Podam Wam przykład, na przykład, kiedy mamy zegar, którego szyba ma taki kształt soczewkowy, czyli taki wypukły, troszeczkę półokrągły, no to taką szybę bardzo, bardzo trudno dorobić. W zasadzie jest to niemożliwe, a jeżeli jest możliwe, to jest bardzo drogie, no i kupno takiego przedmiotu nam się nie opłaca. Jeśli chodzi o stary zegar, no to jest już wiedza specjalistyczna. Trudno ocenić, czy zegar, który nie działa, będzie naprawialny, czy nie będzie naprawialny. Jeśli patrzymy na meble, no to na pewno musimy zwrócić uwagę na takie poważne uszkodzenia, których nie da się naprawić, albo będzie to kosztowne. Musimy jakiś kosztorys tej naprawy czy dalszego postępowania z przedmiotem mieć w głowie. Warto zorientować się, ile kosztuje praca stolarza, ile kosztuje praca tapicera. Jeśli macie ochotę, to na moim kanale jest film o tym, ile kosztuje i jak dobrze odnowić ten najsłynniejszy fotel Józefa Chierowskiego. No i tam rozwodzę się w szczegółach nad kosztami. Mówię też, co można zepsuć w takiej renowacji, bo do zepsucia wbrew pozorom jest bardzo dużo. Porcelany również można naprawić, no ale to też wymaga specjalistycznych umiejętności, udania się do kogoś, kto się tym na co dzień zajmuje. No do tego oczywiście elektronika, no to też różnie może z tym być. Warto mieć, tak jak ja, na przykład prądnicę samochodową. Nieraz na giełdach staroci nie damy rady podłączyć sobie tego przedmiotu, ale ja mam taką prądnicę, która jest włączana do zapalniczki i ona konwertuje to wszystko na 220 V, więc taką lampkę czy jakiś przedmiot, który nie żre za dużo prądu, można sobie spokojnie sprawdzić. Na tej sesji giełdy staroci, na której jesteście, też spokojnie możecie dogadać się z sprzedawcą, że chcecie sprawdzić ten przedmiot, chcecie go na chwilę zabrać. Jeżeli będzie sprawny, no to wszystko w porządku, a jeżeli będzie niesprawny, no to w takim układzie go nie kupicie. Sprzedawcy na coś takiego na pewno się zgodzą. Ja noszę przy sobie na przykład bateryjki do zegarków, bo bardzo często są zegarki, których cyferblaty są nieaktywne, a ja akurat mam słabość do takich elektronicznych zegarków z lat 80., więc jeśli trzeba sprawdzić taki zegarek, no to ja mam różne rodzaje tych małych pastylkowych baterii i mogę sobie właśnie przetestować, czy działa, czy nie. Uczulam Was też na to, żeby nie przesadzać w tym wszystkim, dlatego że jeśli chcecie kupić przedmiot vintage, no to chcecie kupić go dlatego właśnie, że on wygląda staro, że on trochę przeszedł, że on nada temu wnętrzu Waszemu właśnie tego poczucia upływu czasu, że to wszystko nie będzie u Was takie sterylne, więc różne zadrapania czy odpryski, przynajmniej dla mnie, w większości stanowią o atutach tego przedmiotu i kupuję je właśnie dla nich, właśnie dlatego, że one coś przeszły, że widać na nich jakieś ślady czasu, użytkowania, że jakiś człowiek miał z nim styczność, coś się z tym przedmiotem działo i ma jakąś historię. Żeby dobrze ocenić wartość przedmiotu, czy dowiedzieć się, z czym mamy w ogóle do czynienia, wymagana jest wiedza. No ale żyjemy w XXI wieku, więc wiedza pamięciowa nie jest już tak kluczowa jak wtedy, kiedy uczono mnie dopływów prawych i lewych Wisły w szkole podstawowej. Można sobie wszystko szybko sprawdzić, jeśli ma się przy sobie naładowany telefon komórkowy, co radzę mieć na giełdzie staroci. No i zaczynamy od po prostu googlowania tego przedmiotu. Próbujemy znaleźć jakieś cechy, które go wyróżniają, a taką najlepszą cechą są te metki czy tabliczki znamionowe. Zaglądamy tym figurkom, zegarom, wazonom pod ogon i tam często znajduje się jakiś napis fabryki producenta, może być wybity jakiś numer wzoru, no i spróbujemy sobie to sprawdzić w internecie, zobaczyć, co nam wyskoczy. Bardzo fajnym narzędziem jest Google Lens, chętnie z niego korzystam. Robicie sobie po prostu zdjęcie tego przedmiotu i zdarza się, że ten algorytm właśnie wyrzuci to, co trzeba, czyli zdjęcie innych przedmiotów na jakichś portalach aukcyjnych. Będą jakieś dodatkowe informacje o projektantach, o roku wykonania, a przede wszystkim o wartości, bo to jest to, co nas najbardziej interesuje. No i ta ocena wartości tu jest troszeczkę trudniejsza. Bardzo często spotykam się z tym, że sprzedawcy mówią mi, kiedy oglądam jakiś przedmiot, że jest on gdzieś wystawiony na jakimś niemieckim eBayu za 500 euro. No i to jest informacja, którą oni chcą podbić tą cenę. Natomiast to jest informacja żadna, dlatego że wystawić sobie w internecie przedmiot
za kwotę dowolną, może każdy. I to, że przedmiot jest wystawiony za jakieś tam pieniądze, to nie znaczy nic. Znaczące jest to, jeśli przedmiot regularnie sprzedał się kilka razy. Jeśli widzimy, że te ceny, które są podawane w internecie, to ceny zawartych transakcji i jest ich 2 lub 3 lub 4. Wtedy jest to jakaś informacja o wartości tego przedmiotu. Na przykład domy aukcyjne często publikują rezultaty swoich aukcji, rezultaty właśnie kwotowe. No i to już jest jakaś informacja. Warto też mieć znajomych, przyjaciół, którzy się tym interesują. Zawsze można taki telefon do przyjaciela wykonać. No i wysłać gdzieś to zdjęcie komuś na telefon i być może on będzie pomocny. Następną rzeczą, no to są już specjaliści, no ale korzystamy z nich raczej, kiedy jesteśmy już właścicielem przedmiotu. Domy aukcyjne zachęcają do tego, żeby wysyłać im przedmioty, bo oni wiedzą, że w natłoku tych przedmiotów, które nie stanowią wartości, oni potrafią wyłowić te perły, więc nawet jeżeli macie nieduże podejrzenia, warto do nich wysłać. Jeszcze jedną rzeczą, którą mogę zarekomendować, to program Łowcy Skarbów na TV4. Można zgłaszać przedmioty do tego programu i te przedmioty poddawane są fachowej ekspertyzie i wycenie. Potem można je w tym programie sprzedać. Ja jestem jednym z kupujących, więc przy odrobinie szczęścia mogę stać się właścicielem waszego przedmiotu, który tam zgłosicie, do czego zachęcam, bo to fajna zabawa. Na pewno elektryzuje was wiedza na temat, jak uzyskać najlepsze ceny na te starocie. No i tutaj tych taktyk jest bardzo dużo. Ja w swojej karierze akademickiej skończyłem socjologię, tam uczono mnie mediacji i negocjacji. Czytałem różne mądre podręczniki i brałem udział w warsztatach. I jak pojechałem na swoją pierwszą giełdę staroci, no to pomyślałem, że ja już jestem taki cwany i tak wszystko wiem, że ci sprzedawcy w zasadzie będą mi te przedmioty za bezcen oddawać, skoro przyjeżdża tutaj magister socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale okazało się, że nie, że ci sprzedawcy są sprytniejsi niż się spodziewałem i że nie jest z nimi tak łatwo, bo na wszystkie moje diabelskie sztuczki oni po prostu mówili, że nie, i wbijali wzrok w podłogę. No więc trzeba było troszkę nauczyć się różnych innych modeli postępowań. Najfajniejszym modelem postępowania to po prostu być normalną, sympatyczną osobą, nie ukrywać tego, że kupuje się ten przedmiot w moim wypadku na sprzedaż. Jeśli przedmiot wam się podoba, to nie próbować tego ukrywać za wszelką cenę, bo przecież nie chodzi o to, żeby na tej giełdzie kogoś tutaj oszukiwać albo z kimś prowadzić jakiś bój. Chodzi o to, żeby dwie osoby były zadowolone z tego zakupu, który nastąpi i żeby towarzyszyła temu dobra atmosfera, żeby było wesoło, żeby wszyscy byli uśmiechnięci i żeby dzień zakończył się dla wszystkich dobrze. Także taką podstawową po prostu taktyką, którą rekomenduję, żeby bawić się tym i nie kombinować za dużo. No ale oczywiście musimy się postarać, żeby te przedmioty kupować w dobrych cenach. No i tutaj na przykład kolosalny błąd, który widzę wśród niektórych szperaczy giełdowych, że ubierają się jak choinka w markowe ciuchy. Podstawową zasadą takiego szperacza giełdowego to właśnie powinno być to, żeby nie świecić ekskluzywnymi markami, złotymi zegarkami i łańcuchami, bo to od razu daje sygnał sprzedawcom, że można sobie te ceny windować i po prostu wykorzystują to w znany sobie sposób. Także ubierajcie się skromnie, schludnie i ładnie, ale nie przesadzajcie z tym. Wymądrzanie się to też nie jest dobra taktyka. To jest chyba ogólnie zła taktyka w życiu, a na giełdzie staroci też. Jeśli znacie projektanta, historię przedmiotu, rok wykonania czy inne jakieś specjalistyczne informacje na jego temat, zostawcie to dla siebie. Nie musicie dawać sprzedawcy poczucia, że jest jakiś niekompetentny, że wiecie więcej od niego. Po prostu próbujcie kupić ten przedmiot. To, że wy wiecie coś więcej o tym przedmiocie od sprzedawcy, to jest wasz handicap. Trzeba i warto go wykorzystać, bo po to znajdujecie informacje w katalogach aukcyjnych, po to czytacie książki, po to interesujecie się tym vintage'em czy tym polskim i zagranicznym wzornictwem i spędzacie na tym czas, żeby gdzieś to mogło zaowocować. No a na giełdzie staroci może to zaowocować finansowo. Pamiętajcie, że negocjacje nie są niczym szczególnym. Jest to normalna taktyka na giełdach staroci i proponowanie jakiejś kwoty jest zupełnie normalne i nie jest jakimś nietaktem. Oczywiście trzeba mieć jakiś umiar. Nie można nagle wyskoczyć z 1/5 ceny.
ceny proponowanej przez sprzedawcę. No bo wiemy, że to nie skończy się dobrze, można kogoś też urazić, są bardziej i mniej wrażliwi sprzedawcy. Starajmy się nie próbować za wszelką cenę kupić czegoś śmiesznie tanio, starajmy się uzyskać tą cenę, która będzie rozsądna, satysfakcjonująca. Pamiętajcie, że macie do czynienia z ludźmi, którzy też zarabiają na życie, których chcecie widywać z tygodnia na tydzień z nowym towarem, oni też muszą na tym zarobić, więc to jest taki organizm, który razem działa, te negocjacje są jakby częścią tego całego procesu, więc z nimi trzeba często, ale i ostrożnie. Ja ze swojej strony, jeśli wiem, że ta cena jest dużo, dużo niższa, którą ja jestem w stanie zapłacić, ale tak naprawdę dużo niższa, wycofuję się i nie proponuję sam ceny. Ważną zasadą też jest pytanie się o te ceny przedmiotów. Tam niestety nie mamy metek, więc każdorazowo musimy pytać o ten przedmiot. Więc musimy mieć dużo śmiałości. Pytajmy, rozmawiajmy. Czasami wesoła, zwykła ludzka konwersacja zdziała dużo, dużo więcej niż jakieś misterne podchody, taktyki, udawanie, że nas przedmiot nie interesuje, chodzenie koło niego, a broń Boże, nie deprecjonowanie jego wartości. Warto poszukać w takim przedmiocie wad, ale tak jak mówiłem, nie warto z tym przesadzać. Wiadomo, że przedmiot, który jest uszkodzony, musi być tańszy i sprzedawca też o tym wie, więc jeżeli zegar nie tyka, a podoba Wam się jego forma, myślicie, że może zostać naprawiony, no to negocjujcie tą cenę, bazując właśnie na tym. No ale nie mówcie nikomu, że sprzedaje dziadostwo, bo wtedy będzie nieprzyjemnie i nikt niczego nie kupi. I na koniec jeszcze raz chciałem Was zachęcić do tego, żeby nie bać się tego vintage'u, żeby szukać staroci, żeby odwiedzać jarmarki w weekendy, żeby pogrzebać sobie w internecie i znaleźć, zdobyć swoje święte grale, żeby odgrzebać jakieś rzeczy z dzieciństwa, które przywołują uśmiech, żeby powiesić coś cudacznego na ścianie, co może nie pasuje, ale będzie bardzo wesołe i da właśnie ten efekt wow, ten efekt dużej oryginalności. Pamiętajcie, że w tych wnętrzach nie wszystko musi do siebie pasować. Wtedy jest nudno, można to złamać czymś zupełnie nietypowym i zaskakującym. Ja zapraszam do swojego sklepu Szpeje na krakowskim Kazimierzu przy ulicy Józefa 9. Zapraszam też na szpeje.com, tam kupicie różne starocie, które ja zdobywam, ale też sporo bardzo ciekawych plakatów. No i zachęcam do udziału i oglądania Łowców Skarbów na TV4. Jestem częścią tego programu, jestem kupującym i mam nadzieję, że ten program Wam się też spodoba. Serdecznie pozdrawiam. Szczerze mówiąc, ja już nie mam nic do dodania. Pozostaje mi zaprosić Was na kanał Łukasza, gdzie znajdziecie jeszcze więcej informacji. Linki zostawię oczywiście w opisie filmu, a jeżeli macie jakieś pytania, nie bójcie się ich zadawać. W komentarzach mam nadzieję, że podzielicie się swoim doświadczeniem z pozyskiwania starych rzeczy, zarówno mebli, jak i dodatków. I czekam na Wasze łapki w górę, subskrypcje i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Pa, pa!